Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną dzisiaj Barbara. Witam cię, Basiu. Może krótko, zamiast opowiadać o tobie, poproszę cię, żebyś się sama przedstawiła wszystkim, ok? Dzień dobry. Jestem psychoterapeutą i architektem wnętrz, żeby było śmieszniej. I oprócz tego właśnie od jakiegoś czasu trenerem komunikatu otwartego. Jestem otwartą osobą bardzo, bardzo tolerancyjną i bardzo optymistycznie nastawioną do życia. No, zabrzmiało to świetnie, zabrzmiało to rewelacyjnie, natomiast chciałbym z tobą podjąć dosyć trudnych kilka tematów. Po pierwsze, chciałbym, to w skrócie tylko zasygnalizuję, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak tak naprawdę funkcjonuje psychoterapia w Polsce, jak to się ma do jakże licznych tak zwanych support groups, czyli grup wsparcia w Stanach Zjednoczonych. Czy kiedyś ten trend do Polski przyjdzie, bo tak naprawdę to kuleje moim zdaniem cały czas. Powiemy sobie o tym, jakie jest nastawienie ludzi do psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. Natomiast w drugiej części chciałbym poruszyć jeszcze bardziej kontrowersyjny temat, to znaczy nierozliczoną Norymbergiem. Zostali rozliczeni wojskowi, zostali rozliczeni generałowie, przywódcy III Rzeszy. Nigdy nie zostali rozliczeni ze swojej przestępczej działalności psychiatrzy, którzy pracowali na rzecz wielu dyktatur, którzy pracowali na rzecz III Rzeszy, na rzecz komunistycznego Związku Radzieckiego, mają na swoich rękach tony krwi niewinnych ludzi. Nigdy do tej pory nie zdarzyło się, żeby otwarcie na ten temat ktokolwiek w poważnych gremiach rozpoczął dyskusję, rozpoczął rozmowę. No i na koniec proponuję porozmawiać o klasyfikacji ICD. W tej chwili już nie tylko 9, ale 10, pewnie 11 za moment, czyli o absurdach kwalifikacji, czyli chorobach typu syndrom roku 2000, na których się głównie po prostu zarabia tony pieniędzy, a które z rzeczywistością niezbyt wiele mają wspólnego. Okej, czyli dosyć mocne tematy proponuję poruszyć właśnie w komunikacie otwartym i na tle komunikacji otwartej. Komunikacji otwartej, która prowokuje nas do tego, przypominam, żeby wreszcie przestać manipulować, żeby mówić prawdę, żeby zrzucać wszystkie maski. No i też do tego, i stąd te tematy, komunikat otwarty też służy temu, żeby podejmować najtrudniejsze tematy na świecie, związane czy z nami samymi, czy z innymi ludźmi, tematy tabu, jednym słowem. Czyli takim moim ideałem jest to, żeby rozpocząć cały cykl, żebyśmy dzisiaj właśnie rozpoczęli cały cykl webinarów, no, gdzie będziemy otwarcie rozmawiać na tematy zakazane, na tematy, o których się w ogóle nie rozmawia, na tematy, które budzą najwięcej emocji, najwięcej kontrowersji. Okej, to zacznijmy wobec tego od prostego pytania, wydawałoby się. W jaki sposób to ocenić? Ktoś ma jakiś problem X ze sobą. Czy powinien pójść do psychologa? Czy powinien pójść do psychoterapeuty? Czy do psychiatry może? Jakie tutaj powinny być wzorce zalecenia dla ludzi? Przede wszystkim absolutnie rządzą jeszcze nadal, myślę, w Polsce stereotypy, że jeżeli coś jest ze mną nie tak, to idąc do psychiatry, wszyscy od razu myślą, że jestem wariat, że jestem chory psychicznie. A to wcale nie jest tak. Oczywiście, że psychiatrzy po wizycie jakiegokolwiek pacjenta natychmiast zaczynają stosować farmakologię, zazwyczaj, niestety, zamiast właśnie wysłać kogoś do psychologa czy do psychoterapeuty. Psycholog bardziej zajmuje się analizą, natomiast psychoterapeuta jest od tego, żeby właśnie poprowadzić tą terapię, żeby pomóc temu człowiekowi odnaleźć własną drogę, którą mógłby rozwiązać problemy.
My nie jesteśmy jako psychoterapeuci żadnymi doradcami względem tego, żeby dawać jakiekolwiek rady, czy jakiekolwiek przepisywać lekarstwa, bo nam nawet nie wolno, ale właśnie pomagamy w sposób bardzo taki komunikatywny, wręcz nawet bym powiedziała, odnaleźć własną drogę i odnaleźć właśnie problemy. Tak, tylko tutaj jest pewna drobna niejasność, dlatego że no, z jednej strony mamy taką sytuację, że idziemy do psychiatry i no, dowiadujemy się głównie, że mamy sobie zrobić określone badania i potem zażywać określone leki. No, takie podejście wydaje się no, kuriozalne, dlatego że w wielu przypadkach te leki na pacjenta uzależnią po prostu dosyć mocno. Wiele jest rzeczy takich, które nie wymagają stosowania żadnej farmakologii. No ale z drugiej strony mamy argument podobny. Z drugiej strony mamy taki argument, że ktoś na przykład 8 lat leczył się biegając od psychoterapeuty do psychoterapeuty, no i żadnych efektów zadowalających nie uzyskał, bo na przykład miał niedobór litu w mózgu i wystarczyłaby 3-tygodniowa terapia litowa, żeby wyrównać ten poziom i żeby dojść do siebie, a tutaj było 8 lat zmarnowanych. I teraz jak ten dylemat rozwiązać? Kiedy farmakologia, a kiedy psychoterapia? Kogo wybrać w takim razie? Czy może jednocześnie się udać i do psychiatry, i do psychoterapeuty? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jak to wybrać? Jak wybrnąć z tego paradoksu? Ja myślę, że jest to kwestia czasu. I z mojego doświadczenia, jeżeli nie pomaga terapia w ciągu 3-6 miesięcy, należałoby się zastanowić nad badaniami właśnie hormonalnymi często, czy brakiem czegokolwiek w mózgu właśnie. Tak jak mówisz, odpowiedniej farmakologii, która pomogłaby natychmiastowo. Natomiast zacząć zdecydowanie od terapii, takiej łagodniejszej terapii. Często są to problemy bardzo takie głęboko emocjonalne. Ponieważ no niestety nie nauczeni jesteśmy mówić otwarcie o własnych emocjach, nie nauczeni jesteśmy... Ale jak uchronić się przed tym? Jak się uchronić przed tym, żeby nie ciągać pacjenta przez 8 lat na terapię grupową, po terapiach grupowych, podczas gdy ma prosty, zwykły niedobór litu w mózgu? Bo liczyć na to, że psychoterapeuta sam skieruje pacjenta na badania, no to jest marzenie ściętej głowy. Nie z tego psychoterapeuci żyją, mówiąc brutalnie, tylko żyją z tego, że pacjent staje się permanentnym pacjentem najczęściej, niestety. Ale czy my jesteśmy uzależnieni od tego, żeby zarabiać na pacjentach, czy powinniśmy raczej ukierunkować się na pomaganie ludziom, to co jest naszym przesłaniem? No właśnie. No ale podejrzewam, że jest bardzo wielu psychoterapeutów zorientowanych na zarabianie na pacjentach bardziej niż na pomaganiu. No ale jest też bardzo dużo lekarzy również uzależnionych od tego, żeby zarabiać na pacjentach. I taka uzależnienia pacjenta od siebie, nie? Tutaj mało kto o tym wie, ale chciałbym jakby jedną rzecz ujawnić teraz z drugiej strony z kolei, właśnie od strony lekarzy, psychiatrów, ponieważ wiele lat pracowałem dla firm farmaceutycznych, prowadząc różne szkolenia. No to ja już nie mówię o jakichś tam prostych przekupstwach lekarzy, ja już nie mówię o takim wysyłaniu na Wyspy Kanaryjskie całych rodzin lekarzy po to, żeby uzależnić ich od danej firmy farmaceutycznej. Ale mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że najlepsze systemy informatyczne monitoringu na świecie mają właśnie firmy farmaceutyczne, które zainwestowały miliardy dolarów. Także w tej chwili wiadomo dokładnie,
który lekarz ile zalecił danego specyfiku, w której aptece został wykupiony i w jakiej liczbie. Także firmy farmaceutyczne mają technologię super nowoczesną, mogą premiować lekarzy za sprzedaż odpowiednich specyfików. No i nie oszukujmy się, myślę, że zdecydowana większość lekarzy psychiatrów, nie tylko psychiatrów, ale również psychiatrów, po prostu temu ulega i po prostu się sprzedają, mówiąc wprost, firmom farmaceutycznym. No ale co możemy na to poradzić? No nie tą intencją było zostać lekarzem, czy psychologiem, czy psychiatrą. Absolutnie nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby zarabiać na zdrowiu naszych pacjentów, czy ludzi, czy klientów, tylko żeby im pomagać. Przecież to o to chodzi. No, czy może taki wyznacznik udałoby się... Jest moim zdaniem absolutnie, wręcz powinno być karygodne. To może warto zalecić no, taką samą obserwację, tak? Czyli jeżeli kierujemy się najpierw do psychoterapeuty i nie obserwujemy żadnych pozytywnych zmian, tak jak powiedziałaś, po kilku miesiącach, to powinno być takim sygnałem, no może nie tyle jakiejś już konkretnej wizyty u psychiatry, ale przynajmniej sygnałem do tego, żeby się gruntownie przebadać pod kątem hormonalnym, pod kątem właśnie zawartości litu i wielu innych substancji. Może to jest jakimś rozwiązaniem. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że o tym powinni wiedzieć również psychoterapeuci, którzy w tej chwili praktykują w Polsce czy gdziekolwiek na świecie. Oczywiście, że tak. Jeżeli ja osobiście uważam, że nie powinno się uzależniać nikogo od farmacji, od farmaceutyków i od niczego. I również nie powinno się uzależniać naszych pacjentów czy klientów od nas samych. Dlatego, że to jest też taki syndrom, że pacjenci uzależniają się od swoich psychoterapeutów. Właśnie. A to nie powinno mieć miejsca absolutnie. No, bardzo podoba mi się to, co mówisz, bo mieszkam w tej chwili, no, oboje zresztą mieszkamy poza Polską, natomiast ja mieszkam w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie króluje takie podejście, że po pierwsze takie dwustopniowe podejście do kwestii leczenia. Azjaci uważają, że nasz sam organizm ma wystarczająco dużo mechanizmów samouzdrawiania, które trzeba umieć pobudzić po prostu tylko. To po pierwsze. A po drugie uważają, że w samej naturze znajduje się wystarczająco dużo substancji naturalnych wspomagających pracę organizmu. Także to przede wszystkim i gdzieś tam dopiero na samym końcu jest farmakologia sztuczna, jest sztuczne leczenie w szpitalach. Także rozumiem, że no, jest jakaś mądrość zawarta w takim stwierdzeniu. Jak najbardziej i jestem absolutnie za właśnie za tym, żeby korzystać z mądrości wschodu. Absolutnie. Jest jeszcze jeden aspekt taki trochę niepokojący. Bo już tak zupełnie otwarcie mówiąc, wyobraźmy sobie młodego psychoterapeutę na początku ścieżki swojej kariery i wyobraźmy sobie młodego lekarza. No to jest pewna niewspółmierność lekarza psychiatrę dodajmy. Dlatego, że no cóż, psychoterapeutą można zostać po paru latach. Natomiast żeby być psychiatrą, trzeba skończyć medycynę, o czym mało kto wie. To jest 7 lat ciężkiej pracy, 5 lat podstawowych plus 2 lata specjalizacji plus jeszcze specjalizacja psychiatryczna. Czyli tak naprawdę psychiatra w momencie pracy jest po 8-9 latach edukacji w przeciwieństwie do psychoterapeuty. No więc czy nie odczuwasz tutaj pewnego niepokoju, że w związku z tym, no, czy uprawnione jest takie stwierdzenie, że doświadczenie psychoterapeuty jest nieporównywalne, teoretycznie przynajmniej, z doświadczeniem psychiatry? Ja myślę, że to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Psychoterapeuta, często nawet nie mamy takiej wiedzy w ogóle na temat farmakologii, na temat chociażby budowy mózgu czy czegokolwiek. I nawet się nie zastanawiamy nad tym. Jest to zupełnie inne podejście do pacjenta. Jest to podejście bardziej właśnie takie na zasadzie emocji, na zasadzie rozwiązywania problemów
z samym sobą, tego dialogu wewnętrznego, prowadzenia ludzi w sposób bardziej naturalny, czyli bez analizowania samej budowy i analizy tego wszystkiego, co jest związane z medycyną. Natomiast psychiatra jest już no zdecydowanie, absolutnie ich wiedza i nauka jest zupełnie innego rodzaju, jest szersza i może dlatego też podejście ich do pacjenta jest zupełnie inne. No tutaj na przykład jest taki, można by pokusić się o zderzenie ze sobą takich dwóch modeli. Jest model zachodni, świata zachodniego, który polega na tym, że jesteśmy zafiksowani zgodnie z nową definicją WHO zdrowia, że to nie tylko brak choroby, prawda? Bo kiedyś funkcjonowało w definicji stwierdzenie, że jak mamy brak chorób jakichkolwiek, to już jesteśmy zdrowi. Teraz się okazuje, że to nie wystarczy, że brak chorób nie wystarczy do tego, żeby uznać się za osobnika zdrowego. Teraz jest potrzebne subiektywne poczucie komfortu samym sobą. Dopiero wtedy, kiedy potrafimy być szczęśliwi w tym braku choroby, dopiero wtedy jesteśmy uznawani za zdrowych. No i cóż, model zachodni jest taki, że na wszystko mamy jakieś pastylki albo mamy jakiegoś specjalistę, lekarza, psychiatrę. Model wschodni, który tutaj obserwuję, jest zupełnie inny. Tutaj nie ma tej farmakologii. Tutaj w momencie, kiedy ktoś ma problem ze sobą, nawiązuje mocniejszą relację ze starszyzną rodziny. Tutaj nie ma ludzi samotnych. W Azji pielęgnowane są wartości rodzinne, ale w sensie takiej rodziny poszerzonej, o różnych dalekich też członków rodziny. To mi nasuwa taką myśl, że człowiek nie bardzo jest predysponowany do tego, żeby żyć samotnie, żeby radzić sobie samotnie z problemami. I być może jest tak, że 80 czy 90 problemów procent da się rozwiązać właśnie w serdecznej grupie przyjaciół czy rodziny, ludzi empatycznie, serdecznie do nas nastawionych. Taki model propaguje Daleki Wschód w przeciwieństwie do takiego alienacyjnego modelu zachodniego. Także być może na tym tle komunikat otwarty na przykład pomoże ludziom nawiązać jakby bliższe relacje. I no, tutaj wielokrotnie podkreślamy podczas zajęć, ty też zauważyłem, często to podkreślasz, że komunikat otwarty nie może, nie powinien być alternatywą w stosunku do terapii, ponieważ on nie został sformułowany jako strategia terapii. To nie jest terapia. Ale z drugiej strony, no, myślę sobie, że w wielu przypadkach może zastąpić proces terapeutyczny. Może spowodować zwyczajnie to, że człowiek przestanie się czuć samotny. Może spowodować umiejętności komunikacji otwartej, mogą spowodować to, że poczujemy głębsze, znacznie głębsze i bliskie relacje z obcymi nawet sobie ludźmi dotychczas, a niekoniecznie tylko z rodziną. Ja oczywiście mówię w uproszczeniu komunikat otwarty, ale to nie jest kwestia jednego narzędzia, to jest kwestia 100 narzędzi, które uczymy ludzi stosować w komunikacji otwartej. Więc co myślisz na ten temat? To może być pewna forma terapii, czy zdecydowanie nie? Absolutnie jestem za tym, żeby nawet bym proponowała większości terapeutom w Polsce wziąć udział w takim szkoleniu, żeby nauczyli się uczyć swoich pacjentów właśnie takiego komunikatu otwartego po to, żeby nawiązywali relacje z innymi ludźmi, żeby nawiązywali relacje z samym sobą bardzo często i wówczas terapia jako taka nie będzie już tak naprawdę bardzo potrzebna. W większości przypadków, z mojego doświadczenia, ja również zauważyłam, że jest ogromna ilość przypadków przychodzących do mnie klientów, którzy po prostu nie potrafią rozmawiać, nie potrafią właśnie komunikować się i trzeba ich nauczyć właśnie tej komunikacji. Dlatego wydaje mi się, że jest to absolutnie super alternatywą do tego, żeby w ogóle prowadzić terapię i większość osób właśnie tutaj na Zachodzie jest samotna.
mimo że mamy wokół siebie milionowe miasta, miliony ludzi, bardzo dużo osób czuje się absolutnie samotnych, zagubionych w tym wszystkim. I ja myślę, że ta samotność w tłumie jest jeszcze bardziej dotkliwa, może być jeszcze bardziej dotkliwa niż samotność na pustyni tak naprawdę. Ale zdecydowanie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest masa ludzi wokół nas, a mimo to jesteśmy sami. Jest to bardzo, bardzo... Zastanawiam się kiedyś, dlaczego tak jest. No to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w przypadku pustyni, gdy jesteśmy w stepie samotni, czy na pustyni, czy w dżungli, czy gdziekolwiek, odpada cały aspekt porównywania siebie do innych. Nie czujemy się przez nikogo odrzuceni. Po prostu odczuwamy pustkę istot ludzkich wokół siebie, ale to nie jest tak głęboko przeżywana pustka, jak ta, którą przeżywamy w tłumie, bo będąc w tłumie, mijają nas szczęśliwe osoby. Szlak nas trafia, prawda? To pojawia się naturalna zupełnie zazdrość, zawiść. Poza tym nikt nie jest nami zainteresowany, tak? Jeżeli wędrujemy samotnie przez, tak jak powiedziałaś, milionowe miasto. Czyli milion razy czujemy się bardziej odrzuceni niż wtedy, gdy jesteśmy w samotni gdzieś pustynnej czy w stepie. Dlatego, że to właśnie być samemu, a być samotnym, to jest ogromna różnica. Właśnie. Jeżeli ja jestem sama gdzieś w lesie, w puszczy czy na pustyni, ale jestem w zgodzie sama z sobą i akceptuję siebie, to nie jestem samotna. Natomiast w tłumie poprzez właśnie to opiniowanie, poprzez ten nacisk społeczeństwa, że ty musisz być taka, że musisz być taka, że te wszystkie... stereotypy, które musimy spełnić wobec społeczeństwa, to czyni nas samotnym. Właśnie. Bo nie jesteśmy w stanie czasem spełnić wszystkiego. No, myślę, że jest jeszcze kwestia taka, którą pewna bliska osoba mi powtarzała często jako w roli właśnie psychiatry, że kompletnie jesteśmy niepredysponowani do tego, żeby przeżyć życie samotnie. I o tym się, to chciałem powiedzieć o takim mniej znanym aspekcie. Chodzi o to, że człowiek, który świadomie wybiera nawet samotność, ale często to jest nieprawda. To nie jest tak, że ci samotni ludzie w tłumie wybierają samotność. To jest raczej pewna próba racjonalizacji, uważam. Myślę, że nikt normalny nie pragnie być samotny, tylko niektórzy już godzą się po prostu ze swoją samotnością i w ten sposób sobie ją tłumaczą. No, problem polega na tym i właśnie ta osoba, która była psychiatrą, zwróciła mi na taką rzecz uwagę, że nieporównywalny jest poziom stresu. Człowiek, który jest samotny, przeżywa znacznie większy i częściej stres po prostu. To już zwykłe zwierzę domowe. Na przykład dlaczego się mówi, że ludzie, którzy mają psy czy koty w domu, dlaczego dłużej żyją? No nie dlatego, że mają towarzystwo, z którym mogą rozmawiać, tylko dlatego, że redukuje się ten stres w stadzie, w jakiejś grupie, nawet zwierząt, niekoniecznie ludzi. Natomiast człowiek, który nie jest samotny, który potrafi budować relacje, i tutaj nie trzeba do tego rodziny, tak? To może być grono przyjaciół, to może być grono fantastycznych znajomych. To funkcja takiego grona polega na tym, że redukuje się radykalnie poziom stresu. Tym bardziej, że jeśli coś przykrego nas spotka i możemy rozładować te negatywne emocje, rozładować to napięcie, no to 1000 razy łatwiej jest to rozładować w grupie zaprzyjaźnionej, niż siedząc samotnie przed komputerem, czy telewizorem, czy nad książką. No a to ma dalsze reperkusje, dlatego że permanentnie przeżywany stres osłabia jedną z najważniejszych zapor naturalnych naszego organizmu. Osłabia system immunologiczny. A osłabiony system immunologiczny, no to jest furtka dla bardzo wielu chorób, w szczególności dla raka. Bo to też dużo mitów na ten temat krąży. To też za pewnym psychiatrą chciałbym powtórzyć, mam nadzieję, że się zgodzisz, że to nie jest tak, że niektórzy z nas chorują na rak. Wszyscy chorujemy na rak.
tylko w większości przypadków system nasz immunologiczny z nowotworowymi komórkami po prostu sobie sprawnie radzi. I w samym zarodku, jak tylko się pojawią, skutecznie je zabija. Natomiast w momencie, kiedy nie ma równowagi, w momencie, kiedy system immunologiczny jest permanentnie osłabiony, one mogą przekroczyć pewną masę krytyczną. One mogą się rozrastać i już będzie za późno na ich naturalny proces zwalczania. Dokładnie, dokładnie jestem absolutnie tego samego zdania i uważam, że przynajmniej w 90, może nawet więcej procentach wywołane choroby nowotworowe są poprzez stres, wyłącznie poprzez stres. I dlatego na przykład to, co mówiłeś, w niektórych krajach, nawet tutaj w Europie, tam gdzie jeszcze rodzina i takie współżycie towarzyskie i tak dalej ma większe znaczenie niż w tych krajach, gdzie tylko i wyłącznie gonimy wiecznie, jest mniejszy procent zachorowań na nowotwory. I jest mniejszy procent w ogóle ludzi zestresowanych, czyli również mniejszy procent odwiedzin u psychologów czy psychiatrów. No to tutaj taką ciekawostkę chciałbym powiedzieć, tutaj Amerykanie, tu gdzie jestem, w Azji Południowo-Wschodniej, Amerykanie się zainstalowali z całymi instytutami badawczymi, ponieważ no tu gdzie jestem, nikt nie choruje na raka. Nikt też nie ma problemów z sercem, z niewydolnością serca. Mało kto ma problemy z krążeniem. Z nadwagą się nie obserwuje tu żadnych osobników. Także to jest pewne bardzo szczególne miejsce rzeczywiście. No cóż, ludziom się wydaje, w świecie zachodnich norm, którymi Polska też przesiąkła, wydaje mi się, ale ja mam takie wrażenie, że w Polsce wzięliśmy z tego świata zachodniego wszystko, co najgorsze. Nie co najlepsze, ale co najgorsze niestety. No i większości osób się wydaje, wiesz, że najważniejszą rzeczą jest zdobyć majątek. A wtedy nie będzie problemu z przyjaciółmi, z życiem towarzyskim. No będzie problem, dlatego że jeżeli zdobędziecie pieniądze, przyczepią się do was największe pijawki, hieny, sępy i po prostu mędy. Najgorsze możliwe. Więc no, chyba nie warto z takimi ludźmi budować jakiejkolwiek relacji. No i jeszcze druga alternatywa, jaka wydaje się ludziom sensowna, to skupianie się na robieniu kariery. Ludzie myślą, że jak zrobią karierę, no to wtedy nie będą mieli problemu z doborem partnerskim, nie będą problemów mieli z doborem przyjaciół. Znowu przyklejają się do was najgorsze gówna, najgorsze mędy po prostu, których, no, z którymi 5 sekund nie warto rozmawiać. To oni w pierwszej kolejności zameldują się jako wasi pseudoprzyjaciele. No tak to wygląda. Dlatego wyraźnie warto powiedzieć, że nie pieniądze są kluczem. One są potrzebne, ale one powinny być wynikiem naszych działań, a nie naszym celem. To jest zresztą zabawne, że podobnie jest z motywacją. Jeżeli ja postawię sobie cel, żeby być zmotywowanym i wszystko będę robić w tym kierunku, żeby mieć silniejszą motywację, to im bardziej będę walczyć o motywację, tym mniej będę zmotywowany. Szlak mnie trafi w pewnym momencie i padnę ze zmęczenia i guzik będzie z motywacji. Motywacja powinna być pochodną czegoś zupełnie innego, co robię. Jeżeli moim celem w życiu jest być szczęśliwym, to szlak mnie trafi z tego powodu bardzo szybko, że nie osiągam pełni szczęścia i o szczęściu już do końca życia nie będę miał co marzyć, bo szczęście nie może być osiągane bezpośrednio. Szczęście może być tylko efektem pobocznym zupełnie innych działań. Podobnie zauważyłem jest z pieniędzmi. Był taki okres w moim życiu, kiedy starałem się zarabiać jak najwięcej i wcale tak dużo nie miałem tych pieniędzy. I naprawdę ciężko musiałem pracować i jakoś nic nie mogłem odłożyć ani zaoszczędzić specjalnie. W momencie, kiedy się oddałem absolutnie swoim pasjom tutaj w Azji, kiedy okazało się, że przestał to być jakikolwiek mój cel, no cóż, okazało się, że mogę ich mieć w nadmiarze dowolnie dużo. Także tak to wygląda. Natomiast no, takim narzędziem, no bo jeśli nie pieniądze, jeśli nie kariera, jeśli nie szczęście osiągane bezpośrednio,
no to może warto postawić na komunikat otwarty właśnie po to, żeby mieć w ręku wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby budować to, co w życiu wydaje się najważniejsze, czyli relacje z innymi ludźmi, bo pojedynczo nic nie znaczymy, pojedynczo niczego nie osiągniemy. Nie ma takiej szansy, żeby przebić się. Pojedynczo możemy osiągnąć tylko jedno, kochani. Tutaj mam nadzieję, że powiem coś, co jest i tobie, Basiu, bliskie. Pojedynczo możemy stwierdzić tylko tyle, że czas uciekać z miejsca, które jest nieprzyjazne, którego mamy serdecznie dosyć. Ale uciekać nie po to, żeby być samotnym, tylko żeby odbudować grupę, czy rodzinę, czy, no bo ja też i rodzinę tutaj sobie nową zbudowałem, czy też grono przyjaciół. Też nigdy w życiu nie miałem tyle zaprzyjaźnionych osób wokół siebie, ile teraz mam w Azji, Chińczyków, Holendrów, Khmerów oczywiście, Tajów, Wietnamczyków. No, po raz pierwszy mam tak wielką, różnorodną grupę, no i Polaków też oczywiście, ale co też zauważyłem, czym chciałbym się z tobą podzielić, Basiu, to, że najliczniejszą grupę zaprzyjaźnionych Polaków mam akurat wśród tych Polaków, którzy już w Polsce nie mieszkają. Jak to wytłumaczyć, powiedz mi? No. Ja mam bardzo podobnie, niestety, może niestety. Oczywiście, że tak jest. Mało tego, wiesz, zauważyłam, że na przykład zarówno Polacy, jak i Niemcy, Holendrzy czy inne narodowości zachowują się też zupełnie inaczej. Tak jak mówisz, tam w Azji masz przyjaciół Holendrów. W samej Holandii znaleźć przyjaciół nie jest tak prosto. Czy powiedzmy w krajach skandynawskich. Tutaj ja mieszkam w tej chwili na wyspie pięknej, słonecznej. Też jest zdecydowanie łatwiej nawiązać kontakt z narodowościami, z którymi tak normalnie bardzo ciężko nawiązać kontakt. Czyli ci ludzie, którzy wyjeżdżają również gdzieś do innego kraju, inaczej zaczynają funkcjonować i również inaczej nawiązywać relacje. Natomiast absolutnie komunikat otwarty pomaga, a jeszcze mało tego, łapanie szczęścia na siłę jest zupełnym absurdem, dlatego że jest to takie bardzo mylne pojęcie, czy osiągnięcie szczęścia poprzez zakup na przykład nowego samochodu jest faktycznie szczęściem, czy jest to tylko chwilowy stan jakiś tam poczucia szczęścia. To, czego się nauczyłem w Azji, czym chciałbym się też podzielić i z tobą, i z tymi wszystkimi, którzy nas słuchają, to rzeczy niewiarygodnie prostej, na którą nigdy wcześniej nie zwracałem uwagi. Azjaci mnie nauczyli, szczególnie ci biedni Khmerzy właśnie, którzy nie posiadają żadnych wielkich majątków, nie zarabiają wcale dużo. Oni mnie nauczyli, rodzina mojej żony, nauczyła mnie, że można się cieszyć i należy się cieszyć z drobiazgów. Oni zresztą to jeszcze pokrywają taką warstwą buddyzmu, traktowanego jako nie religia, ale filozofia życia. Oni też mówią często o gratefulness, o wdzięczności. O wdzięczności za to, że woda jest w kranie, o tym, że można być wdzięcznym za fakt, że mamy czyste powietrze, że mamy żywność zdrową. No wiesz, w świecie zachodnim, w Ameryce czy w Europie, gdzie mieszkałem, to by mi po prostu nie przyszło do głowy. Znaczy teoretycznie wiedziałem, ale nie potrafiłem tego zamienić na praktykę. A tutaj od niedawna czuję się wdzięczny za najprostsze rzeczy na świecie. I tak jak powiedziałaś, to wcale nie jest tak, że najdroższy samochód będzie cieszyć. Często drobiazgi, które sobie sprawiamy, cieszą znacznie mocniej niż jakieś wielkie rzeczy, dokładnie. Ale ja myślę, że tego trzeba się nauczyć. Dostrzegać wszystkie drobiazgi wokół nas i właśnie zacząć być wdzięcznym za to wszystko, co mamy, a nie zwracamy na to uwagi. Albo zwrócimy na to uwagę dopiero wtedy, gdy to stracimy. I niestety... No i teraz następna rzecz, którą chętnie bym poruszył, to mam taką chęć, żeby za pomocą komunikatu otwartego trochę zrzucić z piedestału ludzi, którzy zrobili wiele złego w swojej historii.
Mam na myśli psychiatrów. Z jednej strony mówimy o tym i powszechna jest nobilitacja. Mówiliśmy o tym, jak długo trzeba się uczyć, żeby zostać psychiatrą, jaką gruntowną wiedzę trzeba przejść, zdobyć, żeby być psychiatrą. No ale z drugiej strony nie ma zawodu w medycynie, nie ma działu w medycynie, który sprzeniewierzyłby się nauce tak bardzo, jak sprzeniewierzyła się psychiatra. Wśród psychiatrów było wielu zbrodniarzy, powiedzmy to wprost, których nigdy nie rozliczono ze zbrodni. Wśród psychiatrów byli pseudonaukowcy, którzy służyli dyktatorom, którzy przyczynili się do wielu zabójstw w III Rzeszy, w byłym Związku Radzieckim. Ci ludzie nigdy nie zostali rozliczeni. Zauważ, że sama psychiatria nie rozliczyła się z tych czarnych owiec swoich, a było ich bardzo wielu. Być może zresztą w ogóle bym nie podjął tego tematu, gdyby nie fakt, że na własnej skórze poczułem, co to znaczy sprzedajny skurwiel psychiatra. Ponieważ podstawiony przez Ziobrę prokurator, który starał się doprowadzić mnie do samobójstwa w areszcie tymczasowym, umówił mnie, znaczy nakazał badanie psychiatryczne z psychiatrą, jednocześnie seksuologiem, który wielokrotnie był oskarżony o gwałty na kobietach, który wielokrotnie był wyciągany, jak potem sprawdziłem, przez ABW, przez bliskie związki ABW, był wyciągany z problemów swoich. I taki skurwysyn po prostu pod dyktando w sposób sprzedajny w stosunku do prokuratora napisał dokładnie to, co prokurator chciał uzyskać. Mało tego, jeszcze wykonano na mnie lincz, mianowicie po tym pseudobadaniu psychiatrycznym sfałszowano to badanie i wypuszczono do mediów następnego dnia, nie zachowując żadnej tajemnicy lekarskiej, no ale wypuszczono do mediów fałszywkę, czyli fałszywą opinię na mój temat, gdzie na przykład były stwierdzenia, że zaobserwował psychiatra u mnie cechy parafilne, gdzie w ogóle w tym badaniu takie zdanie się nigdzie, nigdy nie pojawiło. No, czyli to wszystko było z bardzo określonym zamysłem po prostu zamordowania mnie medialnie przez prokuratora prowadzącego sprawę i podstawionego, sprzedajnego psychiatrem. Także to nie jest tak, że to Trzecia Rzesza, Związek Radziecki. W tej chwili mamy skurwieli psychiatrów, bardzo wielu na pewno, którzy albo się zaprzedali zbrodniarzom, prokuratorom, albo się zaprzedali firmom farmaceutycznym i może w komunikacie otwartym warto ludziom to też wprost powiedzieć. Myślę, że zawsze warto uświadamiać ludzi, dlatego że wydaje mi się, że psychiatra ma na tyle dużo wiedzy, że potrafi bardzo wspaniale manipulować. Manipulować zarówno osobą, jak i właśnie samym językiem wypowiadania się. To, co mówisz, że on napisał taką, a nie inną opinię, jest to absolutna manipulacja, ale w psychiatrii ciężko jest udowodnić w ogóle cokolwiek, że to nie jest tak. No akurat w tym przypadku było łatwo, dlatego że ja poszedłem po opuszczeniu aresztu. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to poszedłem do przewodniczącego biegłych Lwa Starowicza, który powołał 3 niezależne zespoły i przebadano mnie na wszystkie możliwe sposoby, jakie są w Europie i w Stanach w ogóle możliwe. I mam jednoznaczną opinię, którą zresztą publikowałem, ponieważ nie mam nic do ukrycia, publikowałem na swojej stronie. Także mamy dowód na to, że chciano mnie upokorzyć po prostu przed opinią publiczną, no i wykorzystać to medialnie po prostu. Także takie rzeczy się zdarzają nawet dzisiaj, a niekoniecznie zdarzały się w przeszłości. Myślę, że szkoda, że psychiatrzy, ci dobrzy psychiatrzy w Polsce, których na pewno nie brakuje, są tak śmierdzącymi tchórzami, żeby nie raczyć się odciąć od tych skurwysynów. Do tej pory nie słyszałem wypowiedzi psychiatrów, nawet wydawałoby się cennych, którzy w jawny, otwarty sposób
wypowiedzieliby wojnę tym sprzedajnym zbrodniarzom. Do tej pory to nie nastąpiło, ani w przeszłości, ani w dniu dzisiejszym. A szkoda, bo jest ogromny syndrom pokolenia następnego, czyli również dzieci, które ubolewają do tej pory, również przez to, co się działo wtedy. I wydaje mi się, że ci psychiatrzy, tak jak mówisz, to byli tchórze. Tchórze, którzy bali się, że stracą cokolwiek, bali się konsekwencji wojny czy czegokolwiek i poddali się tej manipulacji. I mało tego, właśnie dzięki tej wiedzy jeszcze bardziej tą manipulację stosowali. I to powinno być absolutnie ujawnione i zwłaszcza przez psychiatrów, żeby naprawić ten wizerunek psychiatry. No właśnie, uczciwość, myślę, zwykła ludzka uczciwość wymagałaby, żeby lekarze jawnie powiedzieli o tym, jakie na przykład są zapędy polityków, a one są bardzo łatwe do przewidzenia. Zobaczcie, co się dzieje. No, uwalniani są z jakiejkolwiek odpowiedzialności mundurowi. Zwykły policjant, czyli najgorsze mędy, tak, w tej chwili trafiają do policji, umówmy się, ma decydować o naszym zdrowiu i życiu. Ma decydować o mandatach, które są nieodwołalne tak naprawdę. Czyli ma być panem i władcą naszym. Jak w każdym, tak się dzieje w każdym zbrodniczym ustroju dyktatorskim. Przecież gestapowcy nie musieli spraw kierować do sądów. Przecież każdy gestapowiec był jednocześnie sądem. Mógł rozstrzelać dowolnego człowieka i nikomu się z tego nie tłumaczyć. I zobaczcie, że w tej chwili policja partyjna, bo już nie ma państwowej policji, dokładnie dąży w tym kierunku. Czerpie wzorce z gestapo po prostu. To trzeba w komunikacie otwartym, myślę, jasno ludziom uświadomić. Natomiast a propos psychiatrów, no to psychiatrzy powinni zająć też stanowisko, bo co za moment będzie partia dyktatorska wykorzystywać? Zobaczycie, że nie tylko będą ludzie zamykani masowo w aresztach, a są zamykani bez żadnych procesów, bez żadnych aktów oskarżenia. Mój przyjaciel Maksymilian Górniak 3,5 roku siedzi w więzieniu i pies z kulawą nogą się nim nie interesuje, a nie ma nawet aktu oskarżenia. Nikt się nim nie interesuje, ale to nie jest jedyny problem. Równolegle będą was zamykać w Polsce nie tylko w aresztach tymczasowych, ale będą was coraz bardziej masowo zamykać w szpitalach psychiatrycznych i będą doklejać etykietki, że jesteście chorzy psychicznie. To będzie wykorzystywane politycznie, bo każdy ustrój dyktatorski wcześniej czy później dokładnie po te same metody sięga. I zobaczcie, że to absolutnie jest powtórka z różnych, różnych lat, z różnych wieków, co robili psychiatrzy kiedyś, dawno, dawno temu. Również jak była osoba niewygodna, to ją zamykano w szpitalu psychiatrycznym i koniec, i nie było z niego wyjścia, bo po prostu była to osoba niewygodna. Tak samo działają w tej chwili. Czy to nie jest to samo? Ta manipulacja jest po prostu masakryczna. To jest coś okropnego. No, dlatego, żeby tak nie brzmieć pesymistycznie, jak się możemy z tym bronić, wobec tego bronić? No, w pojedynkę sądzę, że nie mamy żadnych szans. No, w szczególności miałem okazję, wątpliwą przyjemność, ale okazję przekonać się, co to znaczy mieć cały aparat represyjny państwa przeciwko mnie. No, ludziom, którzy nie zderzyli się z czymś takim, bardzo trudno to sobie wyobrazić, jak to działa, jak to jest w ogóle możliwe. Przepraszam, zaczęło coś dzwonić u mnie. Także to po pierwsze. Po drugie, człowiek się nie liczy. Jako indywiduum się po prostu nie liczy. Jedyną szansą jest to, żeby ludzie potrafili się organizować w większe grupy, ale to organizowanie się powinno być na bazie rzeczywistych, prawdziwych, normalnych relacji. I w tym właśnie komunikat otwarty może zdecydowanie pomóc. I tu jestem absolutnie za tym, żeby szczerze ze sobą rozmawiać.
żeby szczerze mówić, co nam się nie podoba, żeby szczerze mówić, czego nam brakuje, jakie mamy oczekiwania. I to są wszystko właśnie narzędzia w komunikacie otwartym. To, czego my chcemy uczyć, to co chcemy przekazać wszystkim naokoło, żeby korzystać z tych narzędzi i żeby zacząć tworzyć nie tylko grupy, żeby wyłonić to, co ja widzę osobiście. Brakuje lidera, brakuje kogoś, kto, za kim pójdzie masa osób i jak on ma się wytworzyć, jeżeli nie ma grupy. Sam z siebie też się nie wytworzy. I tutaj komunikacja jest niezmiernie potrzebna. I ostatni, taki najkrótszy, może kilkuminutowy temat, który chciałbym zakończyć nasz webinar, to takie spostrzeżenie na koniec, że komunikat otwarty nie tylko może zmieniać nasze otoczenie, nie tylko z otoczeniem może budować relacje, ale może zmieniać nasz dialog wewnętrzny, może zmieniać nas samych. Sami siebie, znając 100 narzędzi komunikatu otwartego, jest duża szansa, że sami siebie po prostu polubimy, że sami siebie będziemy traktować ze znacznie większą empatią. Bo ludziom brakuje empatii, ale niekoniecznie tylko empatii w stosunku do innych ludzi. Ale jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, brakuje też empatii w stosunku do nas samych. Zdecydowanie tak. I to już to, o czym mówiłam. Być samemu, a nie być samotnym. Czyli polubić siebie i ten dialog wewnętrzny prowadzić w sposób taki szacunku wobec siebie samego. Bo kiedy taka samotność może nie boleć? Wtedy, kiedy jest traktowana tymczasowo, jako chwila refleksji i relaksu tak naprawdę, a nie jako coś, na co jesteśmy skazani na nie wiadomo jak długo. Wtedy może być pewnym wytchnieniem, pewnym rodzajem przyjemności nawet. A to nawet myślę, że jest wskazane i to taka refleksja codziennie, nawet wieczorem, jak fajnie spędziłam dzień, co mi się podobało, co mogłam zrobić lepiej. To jest bardzo, bardzo przydatne narzędzie właśnie w takim dialogu wewnętrznym, żeby porozmawiać samemu z sobą. Tylko o jednym trzeba pamiętać. Nie krytykować siebie i nie dążyć do perfekcji. I nie oceniać się też permanentnie i wszystkich i samego siebie, negatywnie w szczególności. No tak, zdecydowanie. Ocena negatywna odpada od razu. No i na koniec chciałbym powiedzieć, że Barbara jest licencjonowanym trenerem komunikatu otwartego i otwarcie ze swojej strony powiem tylko tyle, że ogromnie się cieszę. Ogromnie się cieszę, że właśnie takie osoby jak Basia dołączyły do naszego grona trenerów, bo to właśnie z tymi osobami będziemy zmieniać świat najpierw w mikroskali, a potem mam nadzieję i w skali makro. Także dziękuję Ci, Basiu, i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, ja również się cieszę.